Przepraszam Państwa bardzo. Przepraszam. Tutaj mieszkam. Nie można przeprowadzić. Szanowny katorzy, oto od niedawna ten dom stał się naszym wspólnym domem, w którym mamy prawo i obowiązek czuć się gospodarzami. Funkcja, którą mi tu powierzono i nazwa z nią związana, ma przecież charakter symboliczny. W każdym razie nawet w najbardziej zgranym kolektywie potrzebny jest ktoś, kto będzie koordynował, to zapewni sprawne funkcjonowanie wszystkich części złożonego organizmu. Zanim przejdę do przedstawienia kandydatur do naszej nowej rady, chciałem Państwa poinformować, że przed naszym zebraniem odwiedził mnie obywatel Winnicki, którego wszyscy dobrze znamy, i zobowiązał mnie do przekazania wiadomości, że z góry akceptuje wszystkie wyniki naszych demokratycznych wyborów, oczywiście, jeżeli będą zgodne z naszymi oczekiwaniami.